Cześć wszystkim, ja jestem Kawiak Jones i witajcie w kolejnym jaskiniowym odcinku. Dlaczego nie powiedziałem teraz prosto z dziury? Bo prawdopodobnie nie będzie to seria prosto z dziury. Być może będzie to nawet początek nowej serii. Serii, która polegałaby mniej więcej na tym, że będę wam albo recenzował książki jaskiniowe, które przeczytałem, albo też pokazywał osoby, które takie książki napisały. I to jest akurat ten drugi przypadek, czyli w tym odcinku poznacie Wojciecha Kuczoka, autora książki Poza światem. No i jakiś czas temu skontaktowałem się z Wojtkiem. Napisałem do niego, czy nie chciałby porozmawiać na temat swojej książki. Miałem tutaj bardziej na myśli jakąś konferencję na Skype'ie czy coś takiego, natomiast Wojtek okazał się swoim chłopem, bo od razu mi napisał, że nie będzie się ze mną spotykał na jakichś Skype'ach, tylko najlepiej, żebyśmy się spotkali w jakiejś dziurze, a najlepiej w takiej dziurze, którą on odkrył. No i właśnie teraz stoję na tle takiej dziury, którą odkrył Wojtek Kuczok. Poznajcie Wojtka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek, w jakim my w ogóle teraz miejscu jesteśmy? Co to jest za dziura? Jestem w otworze jaskini dującej, krytej 17 lat temu już przeze mnie, Maćka Pawełczyka i mojego synka Staszka. Jaskinię namierzyliśmy zimą właśnie, kiedy tutaj jest metr, półtora śniegu i tam, gdzie pod ziemią są jakieś próżnie, robią się tutaj wytopy. No bo jak wiemy, w jaskini jest stała temperatura dodatnia, w tym przypadku plus 5. Dzięki temu wytopowi wiedziałem, że coś tu się kryje. Wróciłem tutaj w sezonie późno-jesiennym, można powiedzieć, ale jeszcze przed mrozami. Od właściwie takiego poziomu, jak moja ręka teraz, wykopaliśmy tę oto studnię doprowadzającą do jaskini, która ma pół kilometra długości. I teraz będziemy ją zwiedzać. No to zabieramy się do dziury. Z mojej strony to na pewno będzie bardzo fajne przeżycie. Zobaczyć jaskinię z osobą, która tą jaskinię odkryła. Musiałem się tutaj dobrze zastanowić, czy takie coś się u mnie na kanale zdarzyło. Natomiast wydaje mi się, że nie. No ale w takim wypadku przygotujcie się na długi odcinek, bo coś czuję po rozmowie z Wojtkiem po drodze tutaj, że to będzie długi odcinek, a my schodzimy do dziury. I tu jest cieplutki wywiew powietrza. Powiem wam szczerze, jest taka różnica pomiędzy tym, co jest na powierzchni, blizgawica i to ciepełko, jakie jest tutaj. Że to się w głowie nie mieści. Jeżeli chcesz przejść studzienką parczywą, to musisz się ze mną minąć. To znaczy, poczekaj moment. Chcesz mi teraz pokazać głębokie gardło. To miejsce się nazywa Skalna Poręba z głębokim gardłem. Tak na mapie to nazwaliśmy, jaskini. A głębokie gardło na cześć oczywiście kultowego filmu pornograficznego. Z Lindą Loveless, nie pytajcie skąd wiem. Jak zobaczysz, jak chodzisz w dół, no to zrozumiesz dlaczego tak, a nie inaczej, co się nazywa tutaj. Nawet jest plakietka. A myślałem, że plakietka z napisem głębokie gardło i ręcznym podpisem Lindy Loveless. Nie, do możliwości zjazdu, ale to niczego nie daje, bo w dół cię zasysa grawitacja, a do góry i tak nie wyjdziesz. Znam tylko jednego człowieka, który wyszedł z tej studni bez pomocy z zewnątrz. Jak ty mi wjeżdżasz na ambicje, nie? Wydaje mi się, że teraz to jest szersze, kurczę, może wiesz, przez te paręnaście lat ktoś tutaj jeszcze trochę obstukał, ale myśmy za czasów eksploracji po prostu dochodzili tam, gdzie się da, wyciągaliśmy ręce do góry, no i ktoś musiał nas wyszarpywać z tej czeluści. Na szczęście ta pułapka już nie jest nieodzowna do pokonania, no bo zostało znalezione obejście. Ja sobie pójdę tym obejściem. No to dobra. A ciebie zachęcam do tej... No to do głębokiego gardła, to ty mnie nie musisz tutaj zachęcać. Ja już byłem zachęcony w momencie czytania książki. Mieszkańcy tej jaskini. Tak, metamenardy widzę. Trzymaj, a ja się pcham do głębokiego gardła. Spróbuj nie spać. Czyli jakoś tak. Nie zjechać za szybko. Rozpieraj. Ale zarąbiście! No po prostu rewelacja! A wiesz co, tylko spróbuję, czy mi się uda chociaż złapać jakiś kontakt, żeby zacząć. Żeby wyjść tędy, tak? Tak. Jestem tylko ciekaw, czy... No to byś musiał być naprawdę niezłym harpaganem. Harpaganem to... Określenie już znam. Im wyżej, tym gorzej. Z tego co pamiętam. A to jest śmiesznie, możesz się rozpierać kolanami i ramionami też. Tak. Kolanami się podnosisz i na ramionach kleszczysz? Uważam, że to bardzo adekwatna nazwa. Tak, to głębokie gardło. Co, powiem ci, żebym miał trochę więcej czasu teraz, bo nie mamy go dużo,
bo to jest, to jest do wymęczenia. Ja bym to chciał chętnie wymęczyć kiedyś tutaj, jak będziemy mieli więcej czasu. Ale nie tym razem, bo mamy 2 godziny do kolejki. Czekam po drugiej stronie. Tam przejdziesz taką szczeliną wąską do góry przez zacisk i tam się spotkamy. Dobra. Ale tu w lewo czy w prawo teraz? Pozioma wąska. A dobra, w drugą się rzeczywiście nie da, no. To pewnie zauważyliście, jest to jaskinia tektoniczna, nie jest to jaskinia krasowa. Później Wojtka jeszcze przepytamy dokładnie, w jaki sposób powstają jaskinie tektoniczne. O, zobaczcie, ta wielka czacha. Tutaj jakieś zwierzę musiało wpaść do tego głębokiego gardła. Ciekawe, czyja to czaszka może być. Nie wiem, ale dajcie mi znać w komentarzach. Chociaż po tych 2 zębach tu to musiałby być dzik jakiś. Tu są takie 2 zęby wystające. Na pewno wesoło tutaj, nie wiem, jak to wpadł i nie mógł stąd wyjść za żadne skarby. Że to szkoła ma kości. A tam jeszcze żuchwa leży cała. A rzeczywiście gładziutko tutaj, nie ma się za co złapać. Co, ciebie już słyszę, ale jeszcze nie widzę. O. Jedna stopa mi została. Ktoś musiał odebrać kamery, bo... Bo nie dam rady. O rany, w 3 kopcach było zdecydowanie więcej miejsca. Aha, to... To się nazywa ciąg twardzieli. To nazwał Maciek, droga odkrywców. Ała. O, jak coś wyżej wyszedł. O. O. A, już jestem poobijana, nie ma nas tu nawet 10 minut. Wojtek, powiedz, jakie to jest w ogóle uczucie odkryć jaskinię i wejść do niej jako pierwszy człowiek na świecie? Ten nawet powiedział pierwszy człowiek w historii ludzkości. Co, no jest to rodzaj amoku eksploracyjnego, zaburzenia świadomości, no bo na przykład nie jesteś w stanie realnie ocenić niebezpieczeństw, które na ciebie czyhają. Zdarzyło mi się już w jaskini innej jurajskiej, którą odkryłem w Niedźwiedzi Górnej, zejść na żywca 20-metrową studnię i zeskoczyć ostatnie parę metrów, studnia, którą się normalnie wychodzi na przyrządach. Więc jakby człowiek dostaje takiej jazdy, że jakiegoś turbo doładowania, no tutaj też eksploracja jaskiń fliszowych jest o tyle wymagająca i niebezpieczna, że no to są takie jaskinie zawaliskowe. O ile odkrywasz jaskinie w krasie, no to jak już ci coś puści, to po prostu sobie śmigasz tymi pięknie mytymi korytarzami. A tutaj jak widać, jak zobaczymy za chwilę, bo wchodzimy do tak zwanej strzaskanej izby, eksploracja polega nie tylko na odkrywaniu nowych partii, ale też na czyszczeniu tej jaskini z luźnego materiału. Tu parę rzeczy się oberwało podczas eksploracji i odkrywca jest tym pierwszym człowiekiem, który testuje stabilność takiej przestrzeni, nie? My teraz tu jesteśmy po 17 latach, to jaskinie zwiedziło setki ludzi i wiemy, że tu już się nic nam nie zawali. Ale jak wchodzisz tu pierwszy raz, to każdy taki wiszący kamień musisz sprawdzić, a zwłaszcza ten, który masz pod nogami, czy on nie poleci i czy to wszystko się nie rozwali pod wpływem zaburzenia jakiejś stabilności, wiesz, wielkiej wanty, która jest zaklinowana na małym kamyczku, który ty akurat niechcący potrąciłeś. Także bardzo emocjonująca jest eksploracja we fliszu. No rzeczywiście, tak właśnie. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście tu pierwsi i macie ocenić, czy to jest coś, w co można wejść, czy nie. Jeszcze trzeba to będzie ocenić na chłodno, a nie pod względem tego, że o, odkrywam jaskinię, muszę tam wejść jak najszybciej, zobaczyć, co tam jest. Tylko właśnie wtedy trzeba takie coś sobie stłumić i wtedy racjonalnie pomyśleć, czy na pewno chcemy tutaj wchodzić i czy to jest miejsce, w które warto wchodzić. Także amok eksploracyjny to jest chyba bardzo fajne określenie i podoba mi się, kradnę. Ta strzaskana izba jest piętrowa, tutaj widzisz, weszliśmy pod zapalisko. No teraz się tu czujemy bezpiecznie, ale jak wchodziliśmy tu, to zejście tam do litej izby było psychiczne rzeczywiście i zjechała mi nawet po kolanach taka lodówka, powiedziałbym. Na przykład szczęśliwie spadła mi na nogi, które były pochylone i sobie zjechała niżej. Te jaskinie powstają, są jak nieosuwiskowe, powstają przez ruchy, tektoniczne pęknięcia. Po prostu tam, gdzie się klinują głazy i tam, gdzie się rozsuwają skały. Tutaj największe takie korytarze w Beskidach
mają imponujące rozmiary. Teraz jest nowa jaskinia, która zostanie ujawniona wiosną tego roku, w której korytarze mają rozmiary no, większe niż niektóre jaskinie tatrzańskie, bo jest szczelina, która ma 60 metrów długości, 20 wysokości i 5 szerokości. To już jest wręcz niewiarygodne jak na Karpasy. No, jak na takie właśnie jaskinie, właśnie te pseudokrasowe, to jest naprawdę bardzo dużo. Bez wody, to nie jest kras, tak? Nic woda nie wymyła. To wszystko są po prostu rozsunięcia tych różnych warstw skalnych. Czyli to jest jakaś warstwa skalna, która była spękana w zboczu, to zbocze osiadło, czy jakiś tam sposób doszło do rozprężenia i wtedy te skały na pęknięciach rozeszły się i zaczęło się tam wszystko przewalać. Tak jest. Tak bardzo uproszczony sposób. Tam, gdzie są osuwiska we Fliszu, istnieje prawdopodobieństwo powstawania jaskini. Tam, gdzie są rowy rozpadlinowe tak zwane, gdzie ten teren jest taki właśnie na powierzchni, trochę przypominający jakiś ciąg okopów wojennych, tak? A tak naprawdę to są właśnie zapadliska czy osuwiska, rowy rozpadlinowe, które sugerują, że pod spodem są jakieś próżnie. To, co ja tutaj tak naprawdę teraz nagrywam, to jest chyba, można powiedzieć, w pewnym sensie pierwszy raz na moim kanale coś, co można byłoby nazwać w jakiś sposób wywiadem. Były różne miejsca, gdzie takie wywiady się odbywały, natomiast zobaczcie, kto zaprasza swoich gości do takich miejsc, w jakich właśnie ty teraz jesteś. Ja mam teraz takie pytanie, bo perspektywa jest on zajście piękna. Powiedz mi, bo ta twoja książka Poza światłem, to jest książka o tym, co ty robisz w momentach, bo ty zawodowo jesteś pisarzem, zajmujesz się pisaniem książek. Scenariuszy, tak. Ta książka Poza światłem, na którą ja trafiłem, to jest książka, która opisuje to, co robisz, jak nie piszesz książek, scenariuszy i tych swoich innych rzeczy. I na okładce tej książki, jak zapewne wszyscy widzieli, jest jaskinia. Mhm. Natomiast co mnie i nie tylko mnie zaskoczyło, to, że pierwsza jaskinia w tej książce na 140 stron pojawia się dopiero na 99. Mhm. I czy jakby chciałem zapytać, czy ten jakby stosunek tych stron w tym czasie, kiedy masz wolne, to jakby odpowiada temu, ile czasu spędzasz jaskinią, czy te jaskinie to jest dla ciebie zdecydowanie więcej niż tych 35 na 135 stron, czy to jest... Książka jest sprzed 10 lat, czy 11, przez te 10 czy 11 lat wiele się w moim życiu zmieniło. Założyłem rodzinę w Warszawie i przeprowadziłem się na Mazowsze, co jakby z perspektywy prywatnej było czasem nadzwyczaj szczęśliwym, ale z perspektywy działalności górskiej i jaskiniowej, no to był czas posuchy, bo jak się mieszka w Warszawie i się zajmuje dzieciaczkiem, to nie ma tak często okazji żeby jechać do jaskiń i w góry. A dla mnie przez pierwsze 3 dekady mojego życia, właściwie przez pierwsze 4 dekady mojego życia, eksploracja jaskiń była no właściwie zajęciem, które mi zabierało każdy weekend, każdą wolną chwilę spędzałem pod ziemią. I wtedy, kiedy pisałem te jaskinie, to ta proporcja rzeczywiście była taka pół na pół, jeśli chodzi o to życie na powierzchni, pod ziemią. Ale też książka opowiada o tym, jakby co mnie pod ziemię przyciągało zawsze. Do jakiego pomieszczenia teraz? Teraz wchodzimy do litej izby i zaczną się naprawdę przestronne i takie wysokie, obszerne, ładne, lite partie. No to heja. W pewnym sensie masz już za sobą, powiedzmy, 30 lat chodzenia po dziurach, odkrycia i w Sudetach, i tutaj w Beskidach. Pewnie jeszcze gdzieś za granicą byłeś. Tak, nie. Na Jurze... No ale czekaj, jaskinia, niedźwie... Aha! Niedźwiedzia Górna na Jurze, wiesz? Niedźwiedzia Górna! To ja cały czas byłem święcie przekonany, że mówimy o niedźwiedzie w Sudetach. I to jest właśnie też taki minus tego braku kreatywności, jeżeli chodzi o osoby odkrywające nowe jaskinie, bo tych jaskin pajęczych, niedźwiedzich i tak dalej... Nie miałem wyjścia, bo Niedźwiedzia Górna jest w zasadzie systemem, tak morfologicznie wiąże się z jaskinią niedźwiedzią, którą eksplorował jeszcze Zygmunt Krasiński, słuchaj, setki lat temu, w Złotym Potoku. Też znaleźliśmy tam mnóstwo szkieletów niedźwiedzia jaskiniowego. Jakby nie dość, że jaskinia jest parę metrów nad niedźwiedzią, która już była tak zwana od dawna. No. Najstarsza w zasadzie niedźwiedzia jaskinia w Polsce, no bo znana od wieków. No tak, a ta, o której ja mówię, w Sudetach jest znana od 50 lat dopiero. Wtedy, kiedy ją odkryto, tak. Tak, odszczelona. Jeżeli ktoś w tym momencie odkryłby jakąś nową jaskinię i nazwałby ją pajęcza, no to w tym momencie moim zdaniem to już jest przegitka, bo to chyba byłaby szósta czy ósma, nie? I później właśnie wychodzą takie nieporozumienia, że ty opowiadasz mi o jaskini niedźwiedziej górnej, a ja jestem święcie przekonany, że mówimy o tej w Sudetach na Śnieżniku. Są niedźwiedzie, jest jeszcze niedźwiedzia w Beskidzie Sądeckim. Są dwie jaskinie niedźwiedzie w Dolinie Miętusiej w Tatrach. Znaczy tam wszędzie, gdzie najbardziej charakterystyczną cechą są znaleziska kości szkieletów niedźwiedzia jaskiniowego, no to rozumiem, że była narzucająca się
nazwa. Tutaj kończy się ten ciąg obszerny. Tu się... Aha, to długo nie potrwa, muszę ci powiedzieć. Nie, tu się kończy w tę stronę, ale aha, pójdziemy dalej, do największej, najobszerniejszej partii. Powiem ci szczerze, że ani trochę nawet nie skupiam się na tym, żeby patrzeć, gdzie idziemy. Bym stąd nie wyszedł, gdybyś ty teraz, nie wiem, się tu przekręcił, no. Jesteśmy w mieście, w miejscu, które się nazywa Wysoka Izba. Tak. Bo nie dość, że jest wysoka. Rany koguta, jak te kamienie tu wiszą, to... Co więcej, mamy tutaj grę słów, bo tak się zwraca przecież w parlamencie czasem. A, Wysoka Izbo, dokładnie, no tak. Powiedz mi, jak tu wchodziłeś pierwszy raz, jak ty się orientowałeś? Ciągnąłeś sznurek, zostawiałeś sobie kopczyk i kamieni? Co nie, ta jaskinia jest bardzo łatwa orientacyjnie, wbrew pozorom. O, co to jest? Pewnie geocache. No, widzę geocache. Tak. Jaskini dującej. Tak. No, już masz zeszyt do wpisania się. To nie jest geocache. To jakaś, kurde, księga wpisów speleoklub bielsko-biała. Że jeszcze się ty nie wpisałeś, nie? Wiesz co, tak to, ona została założona. Aha, rok temu. No, półtora. No to zobaczmy, ile tu jest osób. Hej, bracia, groto łazi, to tutaj nikt nie włazi, bo pod ziemią uj***ć możesz się. Ale to widzę, że to jest tom poezji jaskiniowej, no kurde. Kamień się sypie. W dującej kamień się sypie, z ciasnych szczelin coś na nas łypie. Lepiej już stąd wypie. Wypie, no dobra, no. Jak pogadłem, to rzeczywiście było dużo krzyku. Bo to jest małucia sień, to jest największa w tej grocie. Taki korytarz już spory rozmiarów. No, tu fajnie widać, jak się te warstwy porozchodziły, rzeczywiście. No i tu już jest wysoko, rzeczywiście. Powiedz mi, bo ja sobie to zaznaczyłem naprawdę trzema obwódkami u ciebie w książce. Jakbyś mógł rozwinąć swoją myśl, że jaskinia staje się jaskinią przez to, że wszedł do niej człowiek. To nie moja myśl jest. No to... To jest definicja w ogóle jaskini. Naprawdę? Tak, definicja jaskini to jest naturalna próżnia skalna dostępna dla człowieka. To jest encyklopedyczna definicja jaskini. Dlatego, że no, naturalna to po pierwsze. Każda sztuczna to są jakieś sztolnie, kopalnie, wyrobiska. I dostępna, no jakby... wiesz, no to jest oczywiście definicja, która powstała w czasach zamierzchłych, kiedy jeszcze nie było takich bajerów jak jakieś georadary, gdzie można po prostu zeskanować sobie jakiś masyw i namierzyć tam próżnie, pustki podziemne. Czyli wiemy już wtedy, że jaskinie tam są, ale, no ale trzeba się do nich jakoś tam dostać, dokuć są jeszcze nieodkryte. Natomiast wiesz, jakby tak zastanowić się nad tą definicją, no to trochę jest tak jak z rzeźbą, tak? Która jest potencjalnie zamknięta w jakiejś bryle skalnej, tylko rzeźbiarz musi odkuć to, co niepotrzebne. Zostaje wtedy rzeźba. Trochę tak jest też z jaskinią, która jest teoretyczna czy potencjalna, dopóki się do niej jakiś człowiek nie dostanie. Czyli jakby zgodnie z tą definicją do 2004 roku tutaj po prostu były pustki skalne, a dopiero później ty, wchodząc do tego miejsca, ustanowiłeś, że to miejsce jest jaskinią i mogłeś nadać nazwę. No tak. Kiedy została pomierzona, kiedy się znalazła na mapie, stała się już obiektem jaskiniowym. Oj, przepraszam ci bardzo. To znaczy ja cię przepraszam, to ja cię uderzyłem głową w twoją piętę, a nie odwrotnie. Także cofnąłem kamerę. Dobra. Okej. Okay. Tu się przedostaniemy na tym balkonie nad przepaścią. To zrzuć, no. O. Uważaj, bo jesteś... O. Już jesteś prawie w lufcie, o właśnie. Tu jesteś... Muszę ci powiedzieć, że masz
Widziałem już wiele kombinezonów jaskiniowych, ale ten twój jest najmniej fotogenicznym kombinezonem jaskiniowym, jaki widziałem w swoim życiu. Jeszcze nie widziałem czarnego kombinezonu i do momentu, aż go twój zobaczyłem, myślałem, że takich nie ma, bo jakby głównym zadaniem kombinezonu jaskiniowego jest to, żeby cię było łatwiej znaleźć pod ziemią. A ty nie dość, że wchodzisz w ciemne miejsce, to jeszcze cały na czarno, brakuje tylko, żebyś skórę miał czarną, wtedy już w ogóle masz tryb niewidzialności. Ja nie chcę być znaleziony. Poza tym to jest wyszczuflające, w moim wieku to ma znaczenie. Poza tym to są barwy żałobne, a ja chodzę w żałobie po swojej utraconej młodości. Wiesz, to jest tak, że wracam do jakiejś jaskini po 15-20 latach i na przykład, wiesz, no pamiętasz trasę, którą przemierzałeś tam tak z trawersem czarnej na przykład. Byłem tam z 10 razy, to gdzieś to zapamiętałem i nagle teraz idę na ten trawers i pojawiają się jakieś proszki, których nie pamiętałem, jakieś przełazy, z którymi się męczę, a się nie męczyłem. Zmienia się całkowicie topografia jaskini, ponieważ organizm jest już słabszy niż kiedyś. Kiedyś nie zauważałem jakichś przeszkód, a teraz nagle one się pojawiają, nie? Powiedz mi, bo już trochę masz tego doświadczenia w tych dziurach, co jest twoim zdaniem, no bo oboje zgadzamy się co do faktu, że jaskinie na pewno nie są tak niebezpieczne, jak postrzega je większość ludzi, natomiast jakieś niebezpieczeństwa z tym są. No i na podstawie związane, no i na podstawie tych swoich doświadczeń, jakie ty masz, powiedz mi, co uważasz za najniebezpieczniejszą rzecz w jaskiniach ogółem? Nie mówię tu w tym, mówię tu ogółem. Złe rozpoznanie swoich możliwości. Najwięcej wypadków wynika z tego, że człowiek się przeliczy co do swoich sił. O tyle jaskinie są skrajnie niebezpieczne, jeśli chodzi o szacowanie tego ryzyka. To jest dokładniej odwrotnie niż w górach, tak? W górach męczysz się na początku, idąc na szczyt, a potem schodzisz już na lajcie. Im niżej, tym czujesz się lepiej, tak? Oczywiście, że wiele się zdarza podczas zejścia wypadków, ale generalnie organizm podczas schodzenia czy tracenia wysokości jest już coraz bliżej komfortu, a w jaskini zjeżdżasz na dno, czyli no, na lajcie, bo nie męczysz się podczas zjazdu, tylko przepinasz i gdzieś tam w tych dużych pionowych systemach przede wszystkim. No a potem nagle trzeba wyjść tych paręset metrów do góry po linie. Nawet jeżeli masz doskonale dobrane przyrządy i jesteś, masz kondycję, no to jednak to cię wybiera i im wyżej, tym jesteś bardziej wyczerpany. W jaskiniach typu alpejskiego, czyli w Tatrach, no tu w Beskidach to nie, bo to są małe obiekty, ale w tatrzańskich jaskiniach 100% wilgotność powietrza przy niskiej temperaturze, no tam się po prostu bardzo łatwo wychłodzić. Jeżeli są duże zespoły i czeka się na linę, aż się zwolni lina pod studnią, no to człowiek się w ciągu 5-10 minut wychładza, także w zasadzie, jeżeli się nie zacznie ruszać, to mu grozi hipotermia, nie? Tam potem to błyskawicznie. No i właśnie teraz poruszyłeś temat, który miał być drugim pytaniem, czyli hipotermia, bo wiem, że coś takiego przeżyłeś. Bo na przykład wiele osób uważa, że zagrożenie w jaskiniach, przynajmniej ja to widzę po swoim kanale, które oglądają osoby no, mniej związane z jaskiniami niż na przykład ty, no to dla nich największym zagrożeniem jest to, że ktoś utknie, bo wydaje się, że naprawdę jest łatwo utknąć tym osobom. A kolejnym zagrożeniem jest to, że tam się skończy tlen albo nie będzie czym oddychać. No to jest bzdura zupełna. Tak. To się zdarza tylko bardzo rzadko w przypadku jaskiń, które się kopie, które się rozwijają do góry, gdzie rzeczywiście nie ma cyrkulacji powietrza, ale w dużych systemach jaskiniowych to w ogóle jest wręcz klimat zdrowotny, tak? Nawet są sanatoria podziemne przy tych jaskiniach. Znaczy jeszcze jest ten przykład tych badań, co zorganizował, już nie przypomnę sobie teraz nazwiska, to nie był Zwoliński, to był Burchardt. Operacja Kret właśnie, Szczelinie tak, w Szczelinie Chochołowskiej, co byli poparzeni, byli chodzi, przeziębieni i wszyscy wyszli zdrowsi z podziemi niż dwa do nich tygodnie, a siedzieli dwa tygodnie, był między nimi lekarz i tak dalej. Ale co do utkwienia, no to wiesz, to w jaskiniach, które eksplorujesz, to istnieje takie ryzyko, no bo jak jesteś na trasie jakiejś klasycznej takiej już, gdzie są zaciski sklasyfikowane, przeszło je setki osób, no to wiadomo mniej więcej, że nawet jeżeli się trochę tam trzeba będzie pomęczyć, to się przejdzie. No chyba, że się bardzo przytyło i jeszcze się o tym nie wie. No. Ale nie, podczas eksploracji ciasnych jaskiń to jest rzeczywiście problem, tak? No bo musisz. Ale czy widziałeś kiedyś kogoś, to ja nie mówię tu o utknięciu takim, że za tobą się coś zawaliło. Byłem o tym gardle. Gdyby nie było na powierzchni Jacusia Poremskiego, grubasa, który się i tak nie miał szans przecisnąć wtedy przez głębokie gardło, to byśmy nie wyszli z tej groty, bo nie wiedzieliśmy, że tam po prostu trzeba wyciągnąć. Tak, ale tu masz ten aspekt, grawitacji, nie? Tutaj, ja tak jak zawsze pytasz, zaciski są niebezpieczne, utknąć można, natomiast utknąć można w miejscach, w których wpycha cię grawitację i ty musisz przeciwko tej grawitacji się wykaraskać z tej dziury. Takie są najniebezpieczniejsze. Na pionowo, natomiast gdyby ten zacisk głębokiego gardła był na poziomie, a nie na pionie,
No to, to już chyba nie byłby zacisk, to byłby przełaz. Byłby zacisk, ale Z1 pewnie taki. Tak, taki najniższej, no najniższej klasy. Problemem jest to, że nie masz o co zaprzeć stopy. To po prostu jest idealnie tak. Wyciosana, gładka, tak, ściana. Tak, dokładnie na pęknięciu. No. Mhm. A powiedz, jak dużym właśnie zagrożeniem określiłbyś w porównaniu z tych, do których już rozmawialiśmy, tą hipotermię? W sensie wymrożenie, wychłodzenie organizmu pod ziemią. Bo wiem, że przeżyłeś coś takiego, ja czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem i tu też jakby chciałbym podpytać trochę. Tak, kiedyś byliśmy w systemie Wysoka za 7 progami i tam to jakby partiach należących do jaskini wysokiej zimą. Nie wiedziałem, że ona aż na takiej dużej przestrzeni wymarza. Po prostu tam było cały czas poniżej zera. Był lód, nawet były liny oblodzone, te, które tam były wtedy na stałe. Więc mieliśmy dodatkowy problem, bo się nam przyrządy nie chciały trzymać. No trzeba było pokiwać liny, pamiętam z książki. No. Ja się ubrałem na taką szturmową, szybką akcję tatrzańską. Nie przewidziałem, że będziemy w jaskini lodowej właściwie. I faktycznie przeszedłem kilka tych etapów od jakichś dreszczy przez etap agresji takiej, że w ogóle... Etap agresji w hipotermii? Wszyscy mnie wkurzali. Byłem bardzo wściekły, bardzo zły, bardzo podrażniony, zdenerwowany. No. A potem wybrało mnie zupełnie z sił. A pod koniec, jak już wracaliśmy na bazę wąwozem Kraków, on się tam jakby wije, wiadomo, że no. Jak to wąwóz. To ja nie byłem w stanie wykonać, mój mózg nie potrafił już zrozumieć idei skrętu. Ja cały czas szedłem tylko po prostej, jak koń z klapkami, tak? Wchodziłem w zaspy. Goście musieli mnie wyciągać z zasp, kierować teraz w lewo. To już dotarło do umysłu. Bardzo, bardzo tak. Ciekawe. Już nie wiedziałem, że hipotermia może pójść aż w takim kierunku, bo to jest ci zimno i nie chcesz się ruszać. A jak już się ruszasz, to by się mogło wydawać, że już jest okej, już się odbił i teraz się będzie rozgrzewał, a ty i tak jeszcze jesteś w stanie takim, że nie ogarniasz skrętu. Wyszliśmy przemoczeni na silny mróz, to wszystko na nas zamarzło właściwie, nie sposób. Najgorzej, no to wiem, no ubierasz się w sztywny kominerek. No. Ja wtedy też nie miałem tej warstwy ochronnej tłuszczu, którą mam dzisiaj, no. Bo to było 30 lat temu, czy tam 20 lat temu. Nie, 30 już niestety. I no i tak to dopiero na bazie rozmarzłem i byłem w stanie rozwiązać buty swoje. I dużo czasu musiało upłynąć, zanim ja zrozumiałem, na czym polega rozwiązywanie butów, nie? Że już ten mózg rozmarł. Ale to mi przypomina takie same, co mi opadało osoby, które chodzą po sztolniach, które doświadczyły jakichś tam niższych poziomów tlenu. Na przykład znam ludzi, którzy przeżyli 6 albo 8% tlenu w powietrzu. Przeżył to tylko dlatego, że jarał nałogowo szlugi, całą paczkę Marlboro-setek dziennie, jego organizm po prostu nie wymagał tyle tego i on przez to przeżył tam opuszczenie tego. Natomiast oni też opowiadali, że to jest, jakby wynikało to z błędu, bo byli długo w jaskini, znaczy w kopalni, która miała tam 12-14% węglówka. No i zawsze się robi tak, że najpierw się spuszcza na linię przyrządy do mierzenia gazu, a później osobę. No ale jak już jesteś w warunkach, w których jest mniej tego tlenu, no to możesz popełniać właśnie tego typu głupie błędy, że najpierw puszczasz człowieka, a później przyrząd, nie? No i właśnie tak oni tam zrobili, koleś ten cały się zrobił silny, wciągnęli go do góry, wyciągnęli go na zewnątrz, a później jak zjechał przyrząd, to tam było chyba 6,8, nie? No i mówię, przeżył, to jest jedyny przypadek, jaki znałem na świecie, zresztą o tym też opowiadałem kiedyś w jakimś filmie, że komuś papierosy uratowały życie. Bo po prostu koleś był tak przepalony, że już nie wymagał tyle tlenu, ile wymagałbyś na przykład ty czy ja. I, no i przez to właśnie... Słuchaj, wystarczy zamieszkać w Nowym Targu albo w Żywcu, w tych najbardziej smogowych miastach w Polsce. Tak, to wiem. To z niektórego miasta nawet widziałem, że usunęli liczniki mierzone tego, żeby poprawić jakoś powietrze. Stłukli termometr, żeby nie mieć gorączki. Tak, tak, dokładnie. No. Dobra, idziemy dalej. Teraz będziemy musieli znaleźć przejście do tych partii najodleglejszych, które są bardzo ładne. Ale jest... To ja będę stał z boku i nie przeszkadzał ci w szukaniu. No do nich. To są, tu się wchodzi do parku łajdackich. O, dobra nazwa. Dlaczego? Dlatego, że odkrył je koleś, który miał ksywę Łajdak. Aha. Zresztą nie bezpodstawną. Wyjście to on namierzył. Ale... No tam są też bardzo ładne partie, zupełnie jakby inne niż reszta jaskini. Tu się trochę trzeba poczołgać, ale ci to lubię. Oj tak. Tak mi jeszcze naszła taka myśl, że ja bym tu wyjścia nie znalazł, dlatego że ja bym co najwyżej potrafił trafić do głębi głębokiego gardła. A tą drugą drogą naokoło jeszcze nie szedłem.
I chociażby dlatego byłoby mi ciężko. Ale muszę powiedzieć, że te jaskinie fliszowe to jak tutaj się człowiek nie uważa, to naprawdę można się... No ja właśnie się zapchałem, przecież tego nie poznaję. Aha. Muszą mi odparować okulary, to znaczy, że przewiewu tutaj aż takiego silnego nie ma. Nie, to mi to akurat nie musisz tłumaczyć. Ja mówię, jak tutaj właśnie byłem z Pateckim i Strombą, z tymi dwoma kolegami, co ci opowiadałem, to nie wiem, czegoś co było 10 metrów od nas, potrafiłem szukać parę godzin. A to może być tu. Tak, to tu. To jest brzuchowy korytarz, zobacz. To prawie naciek jakiś. No tak, to nie jest prawie naciek, tylko to są rzeczywiście grzybki. One tu no unikatowe jak na skalę Karpat fliszowych. One tu powstały z powodu bardzo silnego przewiewu. No ten przewiew to tutaj czuć, no. No rzeczywiście bardzo ładne i niezniszczone, co po 17 latach od odkrycia może tylko cieszyć, bo to bardzo łatwo zeskrobać, no. Tam się teraz schodzi do takiej małej salki, którą nazwałem izbą pisarza ze względu na swoje zajęcie i potem wejdziemy do chyba najładniejszego korytarza. A pisarza? Pisarza, no bo to tak po śląsku, widzicie. A, rozumiem. Beskid Śląski. Jak mnie pytali o zawód, to odpowiadałem pisarz. Kabel, uwaga. Tutaj w dół. No, tutaj się niestety nie zmieszczę na szerokość dłoni, a miałbym takie wygodne przejście. Gdyby było tych centymetrów, tutaj kilka więcej. Byłoby. To jest izba pisarza. Powiedz mi, w czasach, kiedy jeszcze tych jaskiń w twoim życiu było więcej, jak nazywali to i ciebie, twoi znajomi, nie jaskiniowi, jak to, co oni w ogóle o tym myśleli, jakie mieli do tego podejście, czy spotkałeś się z jakąś, nie wiem, śmieszniejszą sytuacją, gdzie to tam jakoś opisywali, czy coś takiego? No ludzie lubią, przyjaciele, niektórzy się dawali wciągnąć nawet. A fałszywi przyjaciele nie próbowali to deprecjonować, jak wszystko, czego nie rozumieją. Więc jeżeli wiesz, czegoś nie kumasz, nie umiesz, nie rozumiesz, to... No to najlepiej to pojechać. No, to jest... Wchodzimy teraz w wędrówkę jaskini, która się nazywa Mokry Korytarz. Bo tutaj rzeczywiście bardzo często jest deszcz podziemny i on... No właśnie nawet widzę, że tutaj jest, nawet spływa po tych kurde i... Tak, to jest najbardziej mokra część tej grupy. O, jest, nawet jest ciek, jest taki mikrowodospad. No i z powodu tego ten korytarz nabrał ładnych kolorów. O, widzisz? O kurczę! Bardzo intensywny deszcz podziemny i tutaj takie narośle, takie jakby błotne pola ryżowe. No właśnie ciekawe, z czego to jest, bo gdyby ta skała była wapienna, to bym powiedział, że to jest kalcyt tu się odkłada, nie, ale no nie, to nie jest wapień. To stwardniałe jakieś błoto chyba po prostu, które... No a jako, że jest ciepło na powierzchni, to leje się tu, że aż strach. O, ładne, nie? Fajnie tutaj, no. Bardzo. Znowu wiesz, jaskinia jest fajna, bo jest bardzo urozmaicona. Tak, tak. Nie jest tak jak w Trzech Kopcach, że cały czas skała. Tutaj masz wszystkie możliwe formy korytarzy i sali, jakie są, jakie występują w Karpatach w pseudoklasie. Karpatach fliszowych, znaczy. No i tu wiesz, taki obiecujący
obiecujący korytarz, który... A który może ci dać te 2 metry, których ci tak bardzo brakuje. Tu ma swój koniec, na tym poziomie widzisz. Dla mnie kiedyś ten koniec był dalej, ja chyba teraz będę już tutaj. Możesz spróbować się tam dostać i sprawdzić. Powinno się zaraz kończyć. Tak zawężać po prostu. No zawężać, ale... Ale powiem ci, że ciężko będzie ci tu znaleźć te dodatkowe 2 metry, nie? Nie, to w górę, wiesz, tam wcześniej. Pokażę ci. O, o tu, nad tobą. Nando, to jest takie coś, że mam wrażenie, że wyciągnął najmniejszy kabyczek i już został. No okej. To wyłaź. No. Ale fajnie, to ta partia z tym. Deszczem. No. Może to tu właśnie. No właśnie tu, jak już to było. Tak, tak, właśnie. Taka szczelina do góry, nie? Tak, no to właśnie ten, a to w tym momencie zwróciłem uwagę. Ona jest niewspinana, znaczy wydaje mi się, że tam żeśmy... Znaczy, no bo żeby tam się spiąć, trzeba było usiąść parę kamieni, są ładnie poklejone tym, nie? Okay. Odejdę tu na chwilę, żeby się nie nalało. Że to. No. Czekaj. Tam masz spokojnie 2 metry. No tak, ale czy to się... Jeszcze, nie, to czy da łączy, się tam... Aha, to się łączy, bo muszę tu... Nie, to się łączy. To się łączy tutaj... Ja zszedłem tam z góry, to jest w drugim piętrze. No to nie jest, tu się nic nie dał. Ewentualnie tu w dół, o. No ale to... do strzelania, no. Twarda jest ta skała? Tak. Piaskowiec jest twardy, twardy. Tu też grzybki, czyli jest przegryw, nie? Takie... A. No i tak pytanie, powiedz mi, co to jest takiego, że generalnie jak gdzieś tam, wiesz, wychodzisz czy coś z domu, starasz się być zawsze czysty, schludnie chociaż w miarę ubrany i tak dalej i wiesz, i nie ma... Ja jestem schludnie ubrany. No, ja nie mówię o tym, jak do mnie wyszedłeś, to też, wiesz, wyszedłeś do mnie do auta, nie wiem, bez błota na twarzy. Natomiast jak się z tej jaskini wyjdzie, to błoto na twarzy jest takie, że można było, zresztą tak jak pisałeś to w książce, stąd też to pytanie, jechać tym błotem na twarzy przez całą Polskę pociągiem i tylko zbierać te spojrzenia tych ludzi. Co w tym takiego jest, że to błoto jaskini jest takie, że no czasami aż się go po prostu nie chce zbywać i to jest tak jakieś takie... To jest czysty brud, aseptyczny, nie? To jest glina, błoto, które zwłaszcza w jaskini nowej, niechodzonej. To nie jest syf zakażony jakimiś śmieciami, bakteriami i tak dalej, tylko no wiesz, jak wychodzisz uwalony z jaskini, którą odkryłeś, no to tym bardziej to tak trochę to są takie twoje barwy wojenne, barwy, które nadała ci jaskinia, która się otworzyła przed tobą. Wiesz, no to dla wtajemniczonych to jest znak, że wracasz z jakiejś akcji, a dla niewtajemniczonych to... Znak, że jesteś brudas. Nie ma znaczenia właściwie, bo to... Także następnym razem, jak spotkacie kogoś z brudem, z błotem na twarzy, czy coś takiego, to nie oceniajcie zbyt pochopnie, bo być może ten ktoś właśnie wyszedł z jaskini i jest z tego po prostu bardzo dumny. Pozory mylą, człowiek wychodzący z podziemi, ubrudzony aseptyczną glinką, błotem jaskiniowym, wcale nie jest brudasem. Na mycie się to jest czas na bazie już. Powiedz mi, jaką miałeś najśmieszniejszą sytuację związaną z jaskiniami? Zdarzają się różne przykre wpadki nieprzewidziane, które co prawda nie mają, nie oznaczają jakiegoś niebezpieczeństwa, ale, no, ale trochę psują szyki. Nie należy w każdym razie przed wejściem na ambitną akcję jaskiniową, taką, która wymaga trochę gimnastyki i większej ilości czasu spędzonego pod ziemią, na przykład zjadać podwójnej porcji utopęców. Cokolwiek to jest. To jest super taka znana słowacka potrawa. Parówka na zimno w occie z papryką. O ja, to ja już wiem, jaki był problem w jaskini. Zabijać tego 7 piwami. Na przykład tak w stylu Hrabalowskim. No, rozumiem. A jaką miałeś taką sytuację, którą nazwałbyś swoją najniebezpieczniejszą? Czy to była ta sytuacja z tą hipoterią, czy może jednak gdzieś poszedłeś krok wyżej? Wiesz, najniebezpieczniejszą miałem w górach, jak się okazuje, nie pod ziemią, tak? No, odpadłem parę lat temu na Spiskiej Grani w Tatrach Wysokich z taką z kawałem ściany po prostu, który mi zmiażdżył stopę, więc wiesz, jestem jak
jakiś himalaista co najmniej, bo nie mam palca. Stopę mam po dwóch przeszczepach, taką trochę już okaleczoną, co jak się okazuje w ogóle mi nie przeszkodziło w niczym, nawet w grze w piłce. Lepiej gram, od kiedy nie mam tego palca. Okej. Okay. Znajomy himalaista powiedział, że w ogóle wszystkim ludziom, którzy się wybierają w wysokie góry i są narażeni na odmrożenia, należy odcinać te palce jak psom ogony, bo one najszybciej odmarzają. To są ten drugi, najdłuższy palec u stopy. On w ogóle nie jest potrzebny do tego, żeby utrzymać postawę, żeby nie było kłopotów z odmrożeniem. Ale to też zależy, bo czytałem, że jest też takiego jak stopy. Masz stopy greckie, rzymskie i tak dalej. Nie w każdej ten drugi jest najdłuższy. W niektórych on jest ten. Ale tak czy owak, ale mówimy o tym bez niego można się obejść. Ten, tak. Który jest przy paluchu. Przy tym głównym. No. Także wszystko, co mnie spotykało niebezpiecznego, to na powierzchni. Pod ziemią nigdy nie miałem żadnego wypadku, żadnej przykrości. Nawet kiedy działy się takie właśnie rzeczy teoretycznie bardzo niebezpieczne, jak zasypanie otworu, czy to wyjście z głębokiego gardła, to jakimś zbiegiem okoliczności, opatrzności zawsze ktoś był u góry, kto nam pomagał się wydostać. Więc to tylko potwierdza, że jak się już tę przestrzeń oswoi jakoś i nauczy się chodzić po jaskiniach, to nie czyha tu na człowieka tyle niebezpieczeństw, co u góry. To też właśnie o to chodzi, że jak ktoś jeszcze nie chodzi po jaskiniach, to on ma zupełnie inne pojęcie co do jaskiń niż ci, co już chodzą i co do niebezpieczeństwa tych jaskiń. Jest coś takiego, co byś na przykład powiedział o tym, co na przykład mówią, że chcieliby pójść do jaskini, ale oni uważają, że się boją, a nigdy jeszcze nie byli? Nikogo nie zmusisz do przełamywania. No nie, to nie o to chodzi, nie? Jakichś fobii. No jeżeli ktoś ma rzeczywiście taką zdiagnozowaną kliniczną klaustrofobię, to raczej nie jest dla niego zabawa. Znaczy a propos, tu muszę ci przerwać, a propos tej klaustrofobii, to tej zdiagnozowanej, wiesz, 99% ludzi jest przekonanych, że ma klaustrofobię. To widzę po komentarzach i widzę po ludziach, którzy do mnie piszą i pytają i tak dalej. Natomiast tych 99% okazuje się, że tą klaustrofobię mają może 2 albo 3% tak naprawdę, bo później takie osoby wpuszczasz, czy to do bunkra, czy to gdzieś tam, wiesz, w jakiejś mniejszej jaskini, czy coś, się okazuje, trzeba ją za nogi trzymać, żeby nie wchodziła do każdej dziury, bo ta klaustrofobia to chyba jednak wcale nie był taki fakt. Nie no, ale kliniczna to jest taka, że człowiek nie wejdzie do windy na przykład. No to tak, no to właśnie. Tacy tutaj nie mają czego szukać. No to, ale to ci, co piszą mi w komentarzy, że oni by tam za żadne skarby nie weszli, znowu się ile razy widzicie ostatnio w windzie, nie? Ja wiesz, paradoksalnie w jaskiniach miałem problem z lękiem wysokości, tak? Bo to w ogóle się ludziom nie kojarzy, że to jest możliwe. Lęk wysokości, lęk przestrzeni pod ziemią, tak? Jeżeli mam jakieś fobie, to one mi się ujawniają w dużych studniach, tak? To, co ludzie traktujący jaskinie sportowo uwielbiają, czyli wielkie dzwony, w których się szybko zjeżdża bez kontaktu ze ścianą, po prostu od razu zyskujesz głębokość, a potem to wychodzisz, to, no to ja tam zawsze miałem straszne problemy, tak? Zamykałem oczy, w ogóle jeździłem po ciemku, z duszą na ramieniu, no, niknąca nitka w ciemności tej liny, na której jadę, to jest koszmar, który zawsze mi zbierał dużo sił przez głowę, tak? Ale coś takiego jest w tych jaskiniach, że wiele osób, które mają jakieś problemy, na przykład ty mówisz, że masz te problemy z wysokością, znam dziewczyny z Olkusza, które serdecznie oczywiście pozdrawiam, tam były ze mną na kopaniu 4 dziewczyny, z których 2 miały arachnofobię i tak kopią jaskinie, nie? To jednak wiesz, coś takiego jest, że chcesz tu wejść mimo jakichś tam ograniczeń, jakie cię tam w pewien sposób ograniczałem i co z tego, że mam ten lęk, jak chcę go pokonać i chcę wejść tam, gdzie chcę wejść. Także coś w tych jaskiniach musi takiego być, że ludziom jest warto rzeczywiście przełamywać te swoje takie ograniczenia. To też jest chyba naturalna przypadłość każdego człowieka, ale z tym też się można oswoić. No, u mnie to bardzo późno. Właśnie to ostatnia z tych fobii, które mi przeszły. Nie cierpiałem pająków do tego stopnia, że z wielu wejść do grot rezygnowałem po prostu. Tych ciasnych, takich jurajskich zwłaszcza. A teraz już jest mi wszystko jedno, jakoś te zwierzątka mnie ani ziębią, ani grzeją, oczywiście o ile nie trzeba ich rozgniatać, bo akurat się panoszą w jakimś ciasnym przełazie i nie są do ominięcia. Wyjście tu. A tutaj? Ja tędy też szedłem? No. A dobra, to na górze ci podałem kamerę, to już pamiętam, no. Czekaj, bo będę trochę zsypywał. No dlatego stoję sobie tu. Najgorsze miejsce.
O, sorry. O, to mi się przydał kask. No. Czy w tych książkach, poza tą jedną, którą ja czytałem, czy w tych książkach masz jeszcze jakieś wątki jaskiniowe gdzieś wplecione? No napisałem taką powieść Spiski, z której zresztą powstał bardzo fajny spektakl, grany już od 4 lat w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Wydaje mi się, że będzie grany do końca świata, bo oni mają taki swój tak zwany kanon tatrzański. I tam oprócz Andrzeja Struga i Stanisława Witkiewicza spektakli na podstawie ich książek, to właśnie wrzucili jeszcze moje spiski. I tam są, to jest taka powieść o dorastaniu takiego chłopca z miasta w scenerii właśnie tatrzańskiej, wśród górali i góralek, co bardzo istotne. Ona miewa takie fragmenty w poetyce realizmu magicznego i między innymi tam występuje taka szeptucha, taki rodzaj wiedźmy zamieszkującej jedną z jaskiń w Dolinie Miętusiej. No, wzorowałem się tutaj trochę na piwnicy Miętusiej, a trochę na takiej jaskini właśnie niedźwiedziej, którą kiedyś jako pierwszy po czasach zwolińskich znalazłem z Izą Luty i splanowaliśmy ją w 1994 roku. Czyli taka jaskinia, która kiedyś została skartowana, a potem przez pół wieku nikt jej nie mógł znaleźć. Tam właśnie jest taki wątek, że ktoś namierza tę szeptuchę, jakiś strażnik ochrony przyrody i próbuje ją stamtąd wywabić. Dużo jest tam scenerii właśnie takiej tatrzańskiej, więc i pojawiają się wątki podziemne. Ale tak poza tym to o dziwo, poza tą książką Poza światłem nie pisałem o jaskiniach. To teraz ostatnie pytanie na dzisiaj w takim razie. Mam nadzieję, że ostatnie, bo może mi się jeszcze zmienić. No bo wiesz, bo jest też mało filmów z jaskiń, ja to zauważyłem, stwierdziłem, że zaczynam robić swoje. Natomiast pytanie jeszcze, ty masz jakiś pomysł na to, co chciałbyś zrobić, znaczy jakąś książkę taką, w której chciałbyś trochę więcej opisać o jaskiniach, spróbować przenieść tą klaustrofobię, ciasność i ciemność na słowo pisane i jakoś czytelników do takiego miejsca zabrać przez książkę? Wiesz co, już jestem taki stary, że na przykład zapomniałem sobie, że napisałem przecież scenariusz filmu fabularnego pod tytułem Pręgi, który wyreżyserowała Magda Piekosz i w 2004 roku wygraliśmy tym filmem festiwal w Gdyni. O. Ten film dostał Złote Lwy. I cała druga część tego filmu, część poświęcona dorosłemu losowi już bohatera, którego gra Michał Żebrowski, jest o grotołazie, tak? On się trochę właśnie był w takim moim alter ego, był wzorowany na tych moich doświadczeniach jaskiniowych i bazowych. Druga część tego filmu zaczyna się od wynurzenia grotołaza z syfonu. Te zdjęcia były kręcone w syfonie jaskini Dudnica nad Kalatówkami w Dolinie Bystrej. No i jeszcze tam były takie... Taka jest sekwencja, że on wychodzi z jaskini, taki solista, że najpierw wynurkowuje z syfonu, potem wychodzi po linie, to było kręcone w dziurze, jaskini dziura, która ma też wejście pionowe. Trochę było w Mylnej przełazów kręconych właśnie. No, pamiętam, że pierwszy i ostatni jak dotąd raz w życiu wtedy jeździłem sobie samochodem terenowym po Dolinie Kościeliskiej, bo mieliśmy zezwolenie z TPN-u. Także jest. To były pierwszy polski film fabularny, w którym kręcono zdjęcia w naturalnej scenerii jaskiniowej. No bo wcześniej w przypadku Janosika czy Zuzanny i Chłopców to wszystko było po prostu w studio. To były makiety. Mhm. No więc już widzisz. Czyli jednak jest. No dobrze, dobrze ci przypomniałem. To prowadź do wyjścia, już mi zimno trochę. Grube wnętrze polarowe nie jest złe. Za mną znajduje się głębokie gardło. Nade mną znajduje się Wojtek i wyjście. I też i ten cholerny cały mróz. Już mi zimno. Zgodnie z waszymi życzeniami ostatni ujęcie jest na powierzchni, żebyście widzieli, wiecie, kawiak wyszedł i w ogóle. W tym odcinku to już było wszystko.
Bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za zaproszenie mnie tutaj i za odwiedzenie mnie od pomysłu tego, żebyśmy zrobili to na jakimś głupim Skype'ie. Za zaproponowanie tego, żebyśmy to zrobili tutaj w dziurze. Było fajnie, na pewno się nauczyłem dużo nowych rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. A Wy oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, na Patronite, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, czołem!